Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem Denko, czyli pokażę Wam moje ostatnie zużycia, także krótko je podsumuję. Pierwszy produkt to jest oliwka pielęgnacyjna HIP dla niemowląt z naturalnych olejków. Jak widzicie i na pewno już Wam jest bardzo dobrze znane to opakowanie. Opakowanie jest naprawdę fajne i poręczne. Ono jest tutaj takie matowe, tu było 200 ml, zapach bardzo, bardzo ładny, przyjemny. Dosyć taki, bym powiedziała, dzieciaczkowy. Można go stosować zarówno do skóry osoby dorosłej, jak i dziecięcej. Ja stosowałam go z powodzeniem również na końcu moich włosów do metody olejowania, także ja Was również do tego zachęcam. Dobrze, kolejna rzecz to jest masło do ciała z firmy Flosslec, który miałam przyjemność kiedyś testować, ponieważ go dostałam w prezencie. Masło było bardzo, bardzo fajne, tutaj jest 240 ml. Jeżeli chodzi o to masło, to działało naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ponieważ ono było takie dosyć treściwe, bardzo przyjemnie i ładnie pachnące i świetnie nawilżające, pielęgnujące tą skórę. Także jeżeli szukacie naprawdę dobrej jakości masła, to polecam Wam serdecznie to masełko. Kolejne masło to jest Wellness and Beauty, to jest jeszcze ta właśnie stara szata graficzna tych kosmetyków, które ostatnio tak Wam często pokazuję, takie, które tak często chwalę. I ja się po prostu obawiam, ja przestałam stosować to masło, ponieważ ja się obawiam, że już jest przeterminowane. Ale jeżeli chodzi o to masło, to pierwszy raz w życiu spotykam się z produktem, który ma rzeczywiście, spójrzcie na to, maślaną, totalnie maślaną konsystencję. To jest zapach mandarynka z wanilią, taki jogurt mandarynkowo-jogurtowy, mandarynkowo-waniliowy. W każdym razie tutaj jest taka konsystencja totalnie, totalnie maślana. Działał fantastycznie, ponieważ naprawdę bardzo dobrze nawilżał tą skórę, bardzo dobrze pielęgnował tą skórę. Jednak no po prostu obawiam się, że jest przeterminowany, dlatego też nie chcę go używać na całe ciało. Teraz go użyłam do dłoni, ale oczywiście zaraz po zakończeniu nagrywania te ręce, te dłonie umyję. Dobra, kolejna rzecz to właśnie również firma Wellness and Beauty, czyli już to jest ta nowa szata graficzna. To jest olejek, który Wam ostatnio również pokazywałam w moich ulubieńcach. To jest olejek z masłem sza, a także z olejem żożoby, czy też olejem żożoba, jojoba. Tutaj ten produkt u mnie się sprawdza rewelacyjnie. Jeżeli jesteście ciekawi mojej recenzji, to oczywiście odsyłam Was do moich ulubieńców maja. Dobrze. Kolejna rzecz to jest żel z aloesem z firmy Flosslec. To jest informacja, że to jest ekstrakt z aloesu 5%, także... Przepraszam, jestem troszkę podziębiona. Nie muszę się smarkę, teraz wracam. W opakowaniu jest informacja, że jest ekstrakt z aloesu 5%, pantenolu 1% do pielęgnacji skóry suchej. Ja nie testowałam, tu było 50 ml, ten żel był chyba z tego co pamiętam bezbarwny, tak, bezbarwny. Jeżeli chodzi o zapach, to był on dosyć delikatny i przyjemny. Ja nie stosowałam tego produktu do skóry twarzy, raczej do skóry tuż po opalaniu na solarium, ponieważ tak jak wiecie, jeszcze pracuję w solarium i wtedy ten żel się u mnie sprawdzał dla złagodzenia po prostu tej skóry. Dobrze, następna rzecz to jest... żel myjący plus peeling plus serum 3 w 1, ogórek i limonka z firmy Bilenda. Tutaj było 150 gram i ten żel polecała jedna z youtuberek. No kurczę, Kornela555 go polecała. Jak ona mi go poleciła, w zasadzie nam go poleciła, to ja postanowiłam, że zrobię wielkie poszukiwanie i w końcu znajdę ten produkt. No i szukałam, szukałam i w końcu znalazłam. W każdej drogerii szukałam, ale oni akurat byli w trakcie zmiany szaty graficznej i dlatego nigdzie go nie mogłam dostać. No i go znalazłam w końcu w Hebe. Tak, chyba to było Hebe. I myślałam sobie, tutaj jest dodatkowo kwas salicylowy i witamina E. I myślałam sobie, że to będzie rzeczywiście takie cudo, skoro ona tak zachwala, że zaraz mój trądzik na plecach zniknie. Ale niestety tak się nie stało. Jeżeli chodzi o zapach, to pachnie naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, tak czysto, tak świeżo, więc to jest jak najbardziej na plus. Zawiera delikatne drobinki, więc one bardzo ładnie też tą skórę naszą złuszczają. No ale nie można liczyć na cud, na żadne jakieś tam pozbycie się podrażnień, czy też zmian trądzikowych. Po prostu dobrze myjący żel do mycia twarzy z delikatnymi drobinkami i tyle. Przyjazna bardzo cena, bardzo fajnie, że polska marka. Także ja Wam również polecam, ale jeżeli chodzi o zmiany trądzikowe, to musicie po prostu prawdopodobnie iść do specjalisty, bądź do dermatologa, czy też do dietetyka, w każdym razie do specjalisty, a on na pewno Wam poradzi na Wasz problem. Dobra, to chyba już pokazywałam Wam ten olej kokosowy, nie wiem dlaczego, nie, aha, chyba wiem, bo chciałam jeszcze go użyć. Dobra, następna rzecz to są perfumy, czy woda toaletowa, to chyba była woda toaletowa, nie wiem, niestety nie zgubiłam już
nakrętkę czy też naklejkę, ponieważ mój syn to zazwyczaj skubie wszystko. To jest numer 324 i to był odpowiednik zapachu Armani C, także 324. Jeżeli jesteście ciekawe, jeżeli chcecie znaleźć odpowiedni, nie macie tyle funduszy na tą chwilę, czyli macie około 50 zł na zapach, na perfumy, to polecam Wam serdecznie firmę Refan, numer 324 Armani C. Pachnie według mnie identycznie i bardzo, bardzo dobrze i długo się utrzymuje na skórze, także ja prawdopodobnie, jeżeli nie kupię sobie już selektywnych czy też luksusowych perfum, to na pewno z powrotem za jakiś czas, jak już będą troszkę chłodniejsze dni, wrócę z przyjemnością do tego produktu, do tego zapachu, do tych perfum, do tych wody toaletowej czy też perfum, bo nie pamiętam, tak jak Wam mówiłam. Dobrze. Następna rzecz to jest ultra delikatny nawilżający krem do depilacji z firmy Eveline, któryś raz już z rzędu Wam pokazuję, więc chyba nie będę się tak za bardzo nad nim rozwodzić. 125 ml, kosztuje chyba około 9 zł, bardzo dobrze usuwa owłosienie u mnie z miejsc okolic bikini, intymnych chciałabym być z okolic bikini, żeby tak delikatniej było. U mnie się naprawdę fantastycznie sprawdza, absolutnie niepodrażnie, szybko usuwa, także ja jestem i spowalnia odrastanie tych włosów, także ja jestem bardzo, bardzo zadowolona i przybijam piątkę w firmie Eveline, naprawdę. Dobra, kolejna rzecz to jest zmywacz do paznokci, który używam już od bardzo, bardzo wielu lat i naprawdę u mnie się sprawdza on rewelacyjnie. To jest zmywacz do paznokci z firmy Isana, 125 ml. Strasznie się cieszę, że jeszcze nie wprowadził, firma Isana nie wprowadziła tej pompki, które bardzo często u mnie się zacinają. Zmywa świetnie, nie wysusza płytki paznokcia i przede wszystkim właśnie zmywa świetnie, jest w rewelacyjnie niskiej cenie. Bardzo też często bywają na niego promocje, także rewelacja. Dobrze. Kolejna rzecz to jest pomadka Sylveco, pomadka odżywcza z peelingiem, która trafiła do moich ulubieńców już kilka miesięcy temu i ona tak sobie leżała, chociaż mimo tego, że ma krótki termin przydatności, zapomniałam całkowicie o niej, ponieważ no, moje usta były w bardzo dobrej kondycji, dlatego też jej po prostu najzwyczajniej w świecie nie stosowałam, ale ostatnio zauważyłam, że mój syn się do niej dobiera, także wyjadł mi ją całkowicie, całkowicie po prostu miał wyjadł środka, gryzł ją, gryzł, później wylizał, wyciągał palce, wszystko i zjadł po prostu tą moją pomadkę ze smakiem. Także wydaje mi się, że jak u mnie była skuteczna, tak mu również smakowała, także ja Wam polecam tą pomadkę. Świetnie sobie radzi z pękającymi ustami. Jest bardzo dobry, tutaj jest bardzo dobry skład. Ja bardzo lubię markę Sylveco i po prostu wprowadzam następne kosmetyki pielęgnacyjne z tej firmy do mojej kosmetyczki, czy też do mojej w zasadzie ubikacji łazienki. Ubikacją łazienki, bo ja mam łazienkę z ubikacją razem. Do mojej łazienki, tak. Dobra, następna rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, kurczę, już trochę tutaj za dużo mam na kolanach, ale nieważne. Następna rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, jest to maskara z firmy Eveline, nazywa się Mega Size Lashes. Ja byłam z tej szczoteczki i w zasadzie z całej szczoteczki, z tej całej maskary bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Ja ją Wam pokazywałam w zakupach Rossmanowych na tej promocji, na tych promocji na tusze. Szczoteczka prezentuje się następująco, ona jak widzicie nie jest w takim klasycznym kształcie, to szczoteczka jest silikonowa. Na początku nie do końca się u mnie sprawdzała, ponieważ ona musi się rozkręcić, ten tusz, ta maskara musi się rozkręcić. Nie wiem jak w przypadku pozostałych maskar z tej firmy, ale w przypadku tej ona musiała się rozkręcić, dała mi tydzień i rzęsy były piękne, po prostu były pięknie, bardzo ładnie podkreślone, bardzo, bardzo minimalnie się osypywały, naprawdę bardzo minimalnie. Max Factor czy też inne maskary, czy L'Oreal, od siostry stosowałam ostatnio L'Oreal Volume Million Lashes, może nie wiem, w każdym razie tą taką złotą, klasyczną L'Oreala, która też mi się osypywała, a ta naprawdę w bardzo, bardzo minimalnym stopniu się osypywała, także ja strasznie chwalę sobie tą maskarę i ma rewelacyjną cenę, bardzo dobrą, bardzo dobrą jakość, także ja Wam polecam, żebyście testowały tę maskarę z firmy Eveline. Dobrze, kolejna rzecz to jest podkład z firmy Bourjois Healthy Mix, numer prawdopodobnie 52. Ja byłam z tego produktu bardzo zadowolona, ale w momencie, kiedy odkryłam ten krem CC z tej samej firmy, to bardzo sobie tamten chwalę i chyba nawet mi bardziej tamten odpowiada, zarówno jeżeli chodzi o krycie, a także jeżeli chodzi o zapach i trwałość na twarzy, także jeżeli lubiłyście ten 51 czy też 52, przepraszam, 52, to przetestujcie tamten 30, no i teraz właśnie nie pamiętam, w każdym razie tamten CC o numerze chyba 31 albo 32, kurczę, napiszę Wam pod filmikiem, tamten jest naprawdę rewelacyjny, więc jeżeli Wam też się podoba, to tamten również Wam się krem spodoba. Dobra, co jeszcze?
Ostatnia rzecz, aha, tak, ostatnia. Ostatnia rzecz to płatki kosmetyczne Rossmana. Ja jednak jestem zadowolona chyba najbardziej z tych z Biedronki, z wersji z aloesem, także przy tamtej chyba pozostanę, te wytraciłam i były w porządku, jednak wydaje mi się, że tamte są lepsze. I na tym to chyba chciałabym skończyć. Dobra. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i przepraszam, że tak długo, że tak w zasadzie tyle ten filmik trwał. Życzę Wam miłego dnia. Chciałam Wam jeszcze tylko szybko powiedzieć, że niebawem zaczynam nową pracę, nie będę Wam nic mówić. Dopiero za jakiś czas, jak już zacznę, może filmiki będą mniej, rzadziej się, w sensie rzadziej się pojawiać, ale będą się pojawiać. I mam nadzieję, że będzie tam fajnie, także życzę Wam miłego dnia i wytrzymajcie kochanie, kochane i kochani za mnie kciuki. Do następnego filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.